Mało kto wie i nawet ja nie wiedziałem, że koło Chicago jest takie miasteczko, co się nazywa Posen. I Posen jest tutaj na południu Chicago. I to jest miasteczko, gdzie większość byli Polacy z Poznania. I jak widzimy, jak wejdziemy na stronę internetową miasteczka Posen, tutaj nawet jest na godle polski orzeł. Tutaj jest policja w Posen i tak samo tutaj jest polski orzeł, mam takie logo. Tutaj jest lepszy obrazek tego logo. I jak ten Posen, to przeważnie z początku mieszkali tam Niemcy. I w 1893 roku jakiś, podobno Niemiec, wziął i zatrudnił 75 osób, co mówiły po polsku, żeby pojechali do Poznania i wyszukali jakichś Polaków z Poznania, żeby wykupili ziemię tam w Posen. I w ten sposób ci Niemcy wzięli i zarobili dużo pieniędzy, a ci ludzie z Poznania przenieśli się do Posen, tam blisko Chicago. I z początku to były takie farmy i dużo pracowało w pobliżu we fabrykach, a w miejscowości Harvey. I później w 1894 roku zaczęli budować polski kościół, to się nazywał Święty Stanisław, który był zakończony w 1898 roku. A w 1930 roku 98% ludzi mówiło po polsku, było z Polski. W 1960 roku tylko 0,1% nie było białych, to znaczy, że 4 ludzi z 4513 ludzi. W 1963 roku już było 7% czarnych studentów, co chodziło do szkoły w Posen. W 1990 roku Posen miał jeszcze 4226 ludzi i 94,5% było białych i przeważnie byli Polacy. I 4% było białych, co się już wymieszało z Hiszpanami, czyli z ludźmi z Meksyko. I to było mniej więcej 7,3% ludzi w 1990 było z Meksyku, czyli 310 ludzi, ale już w 2010 3171 ludzi w Posen było Meksyków, co jak widać bardzo dużo ludzi polskiego pochodzenia wyjechało z Posen i tam już jest bardzo mało ludzi polskiego pochodzenia. Jeszcze w 2000 roku mówili, że tam 25% było jakiegoś polskiego pochodzenia, ale w 2010 już 3000, ponad 3000 jest pochodzenia meksykańskiego i już 1035 afrykańskiego, także już wszystko Polacy byli wymienieni na innych ludzi. I teraz Posen już nie jest tak ciekawo jak kiedyś. Tutaj jeszcze pokażę wam, tutaj jest kościół, ten święty Stanisław. Ale z tego co widać, to nie był chyba ten oryginalny kościół. Oryginalny to na pewno był gdzieś tutaj leżał. Ten tutaj budynek wygląda już na dość nowy budynek. To nie wiem dokładnie co było zrobione z tym budynku, ale to pewnie nie jest ten oryginalny kościół. Tutaj jest strona internetowa tego kościoła. Pewnie niektóre te figurki są jeszcze ze starego kościoła. A tutaj widać, jakie domy ci ludzie mieszkali. A te domy są bardzo już stare, to pewnie tak wyglądały mniej więcej, jak Polacy w nich mieszkali. I one są dość tanie. Na Chicago po 100 tysięcy to jest bardzo tani dom. A sprawdźmy powiedzmy ten dom, ma 4 pokoje, 1400 square feet. To nawet nie ma zdjęć tego domu. A może ja tylko wyskoczę. I tak to wygląda, takie bardzo małe domki. Tak tutaj Polacy mieszkali. Jak widać, są grzejniki jeszcze. Grzejniki na wodę. Bardzo stary dom, to już tak mniej więcej nie robią tego. Widać nowa kuchnia. A te szkoły już tutaj nie będą takie dobre. Tak jak widać, jest jeden, to jest bardzo złe szkoły. Tutaj już są numer 3. Za high school, to jest o 9-12, bardzo złe szkoły. A co tu jeszcze można pokazać? Jakie jest tutaj przestępstwo? Dużo przestępstw tutaj jest, czasami tutaj się nawet strzelają. Tutaj obok jest bardzo źle.
tutaj gdzie jestem, Roseland, tu jest bardzo murzynowo, tu bym się nawet bał jechać w tę okolicę. W Polsce jeszcze nie jest za źle, ale ludzie dojeżdżają z innych okolic. Tutaj się już zmienia. Polacy, co tutaj mieszkali, wjechali więcej tutaj do Orland Park czy Tenney Park. I czasami jeszcze mają tutaj swoje biznesy i dojeżdżają tutaj. Podatki są bardzo niskie, $217 na miesiąc. Tutaj pisze o jeszcze 2010 roku. Ktoś kupił ten dom za tylko 29,5 tysięcy. Nie, 25 tysięcy w 2010 i tak widać, tylko wyremontował ten dom. Bo ten widać, że jest nowa kuchnia. I co sprzedać za większą cenę, co na tym zarobić. Tutaj podatki są bardzo niskie, tylko $2600 na rok. I tutaj są ceny, mniej więcej jakie domy są wokoło. No, ja spędziłem tutaj jeden dzień, tutaj w tej miejscowości Polsen. I tam byłem, bo musiałem tam pracować przez jeden dzień. I rozmawiałem z tym, co miał tam swój biznes. I on mówił, że tutaj już nie jest tak ciekawo, że jest trochę dużo przestępczości, że ludzie już nie są tacy mili, jak byli. I mówił, że musi jechać na przykład na pocztę i tutaj jest poczta tego Polsen. I mówił mi, że tutaj nie jeździ na tę pocztę, bo paczki otwierają na tej poczcie, bo zginą, bo ludzie po prostu kradną. Tak widać ten na po samochodach. Ludzie nie są tacy już tutaj bogaci, już powiedzmy są biedni. Choć niektóre samochody jeszcze są ok. Jeszcze tutaj nie jest najgorzej. Widziałem, że tutaj byłem tutaj w restauracji też i ludzie, niektórzy mają jeszcze takie polskie rysy twarzy. Albo jeszcze dużo przyjeżdża, jeszcze tam może parę mieszka ludzi z polskiego pochodzenia. Ale ja jako tutaj spędziłem jeden dzień, bym tutaj nie chciał mieszkać, bo już tutaj nie jest tak ciekawo. Dużo jest Murzynów i Meksyków. To już nie jest taka miejscowość, co Polacy chcieliby mieszkać. Są niedobre szkoły. Już domy są niezłe, no ale a tak jak mówię, ludzie tutaj w Stanach się ludzie wymieniają. Przyjeżdżają, tak tutaj mieszkali Polacy i tutaj się to miasteczko rozrasta, coraz więcej Murzynów się rodzi i to tak wychają się na przykład w miejscowości polskie czy niemieckie i później ci Polacy uciekają za miasto, tak za Posen, tutaj do Orland Park czy tam dalej nawet. A tutaj jeszcze możemy zobaczyć na Posen z góry ze satelity. Włączymy tutaj satelitę i zobaczymy, jak to wygląda. Tu są dużo autostrad jest. Ten Posen tak mniej więcej jest tutaj po środku. Jest dosyć małe miejscowość, nie jest taka duża. Widać, że Polacy wywalczyli swoje imię Posen, choć jest niemieckie. To może jest łatwiej wypowiedzieć Posen niż Poznań po angielsku. Co tutaj jeszcze możemy zobaczyć? Możemy przejechać się główną drogą tutaj. Weźmiemy tego, wsadzimy tutaj tego małego chłopa, tutaj danego. Przejedziemy się tak po okolicy. Tutaj widać, że coś też pewnie było i wywalili jakiś dom czy jakiś biznes. Wyrównali taką sprawę. Tutaj jest jakiś park. Tutaj pojedziemy dalej tutaj. Tutaj co tutaj jest? A tutaj mają te domy mobile home, to są takie domy w przyczepie. I można to wykupić. Pewnie możliwe, że będzie gdzieś blisko taki park. Taki, gdzie tam wszyscy mieszkają w tych trailer parks, w tych przyczepach. Tutaj jest jakaś mienia samochodowa. A tutaj też pisze car wash, jakaś mienia. A co tutaj jeszcze zobaczyć? Dunkin Donuts, tutaj mam pączki. A tu ten samochód jedzie zardzewiały. Widzimy, tutaj jest ten Dunkin Donuts. A tutaj policja czeka i sprawdza wszystkich, co przyjeżdżają. Tu jest Walgreens, takie małe miasteczko. Tutaj sprzedają samochody.
Widać, że takie dość stare te samochody. Tu jest stacja benzynowa. A tutaj jest ta restauracja, co byłem w tej restauracji nawet. Jak spędziłem tutaj jeden dzień. Mam dość dobre jedzenie, tam właśnie widziałem. Pracownicy wyglądali na to, że mają takie polskie rysy twarzy. Mieli dobre hamburgera, sobie zjadłem. Pisze Italian, w sensie włoskie, ale nie wiem, czy to było bardzo włoskie, to było więcej taki fast food. Fast food, czyli jedzenie takie na szybko zrobione. A tutaj widać, droga już nie jest taka dobra. Biedne miasto tutaj mają tak na remont dróg. A co tu jeszcze tutaj można widzieć? Jakieś tutaj sklepy malutkie są. Jakiś mały Posen Mart. Tam można kupić te. Jakieś tutaj materace. Jakieś telewizory. Tutaj ubezpieczenie można kupić Farmers. Tak widać, tutaj jest dość dużo opuszczonych, czy były pewnie domy i zrujnowali to wszystko. Tak, tutaj na pewno coś było i widać, że tutaj wywalili to i teraz siedzi puste. Tutaj tak samo coś musiało być. Tak, jak jest jakaś biedna miejscowość, to wywalam jakiś budynek, jakiś interes już czasami nie budują, no bo jak ludzie nie mają tak dużo pieniędzy, to po prostu po co inwestować w miejscu, gdzie ludzie nie będą wydawać za dużo kasy. Jakieś auto z lat 80. jest, tutaj może będzie też z 87. Czy to już jest 2000, to jest 2016 roku, to wszystko jest zrobione. Tak, tutaj też coś było pewnie. Co to jest, jakaś farma? Tutaj pisze jakiś ten, a tu już jest znowu inne miasteczko Markham. A tutaj za 2000 już można kupić dom, tylko że później się bierze pożyczkę, powiedzmy ten kosztuje, a ten może będzie kosztował 150 tysięcy, bo jest nowy. 2000 płacić, później pożyczkę masz, ten dom. Powiedzmy tutaj dane gdzieś indziej. Co jest? Więcej w dzielnicy, czyli się nie zobaczy żadnej polskiej flagi. A tutaj jest ten Walgreens. Tak wygląda Posen. Można sobie pisać Posen Illinois na Google Maps i sobie sam pojeździć po Posen i zobaczyć, jak to naprawdę jest.